Skupiliśmy się na Eucharystii, która zawsze jest centralnym punktem spotkań religijnych, spotkań ludzi wierzących. Za takimi uważamy się, za takich się uważamy. I módlmy się o to, módlmy się przede wszystkim za siebie nawzajem, aby umacniała się nasza wiara, szczególnie, żeby umacniała się tą nadzieją i ufnością płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa. Faktycznie, w chwili kryzysu nie wiemy, co robić. Nie wiemy, jak postępować. W takim na przykład kryzysie znalazł się chociażby święty Ignacy Loyola. To jeden z moich ulubionych świętych. On był rycerzem. I gdy gdzieś tam wojował, wymachiwał szabelką, po prostu został ranny. Przez długi czas miał rekonwalescencję, czytał książki, jakieś takie rycerskie poezje, ale po każdym czytaniu, no fajnie było jak czytał, ale jak kończył, taki po prostu jakiś taki niepokój w nim się budził, zero jakiejś satysfakcji. Ale inaczej się działo, kiedy brał do ręki Pismo Święte. Mówił w swoich tam świadectwach, daje, o tym pisze, że kiedy czytał Pismo Święte, jakiś rodził się w nim niepokój. Ale kiedy kończył czytanie Pisma Świętego, później rodziła się w nim jakaś nadzieja wyjątkowa. Ignacy Loyola tak się rozczytał w tym Piśmie Świętym, tak zaczął rozważać je, że po pewnym czasie napisał, jak już nawet już wyszedł z tej choroby, już rzucił rycerstwo, stał się naprawdę wspaniałym wzorem religijności, pobożności, napisał tak zwane ćwiczenia duchowe. Dzisiaj nazywamy to ćwiczeniami ignacyńskimi. Przepraszam bardzo, jakie jest Twoje nastawienie przed dzisiejszą ewangelizacją? Bardzo dobre, aczkolwiek troszkę się boję. A czego się boisz? Boję się reakcji ludzi, no bo mogą mnie tak zlekceważyć i w ogóle. Ale myślę, że będzie dobrze, jestem pozytywnie nastawiona. A przyszłem pozytywnie, ponieważ lubię rozmawiać z obcymi ludźmi, bo są bardzo ciekawi. Nowe znajomości i... na Facebook? Powiedzmy, może nie do takich młodych mam zamiar iść, ale ogólnie pozytywnie, tylko no słyszałam historię z poprzednich roczników studium, że tam zostali tam wysyłanie świadków Jehowy, więc takie trochę no ciekawie może być, ale ogólnie pozytywnie. Znaczy moje nastawienie jest mieszane, aczkolwiek nie wiem, co mnie czeka, więc jestem pozytywnie podekscytowana. Jest Pan, jest Pan,
ciężko było się odważyć, ale później bardzo fajne to było przeżycie. Mieliśmy takie szczęście, że spotkaliśmy nas na drodze samych dobrych ludzi. Siostrę zakonną, chłopczyka, który chodzi do 6 klasy podstawówki i panią. Taką panią starszą, tak. I takie wspaniałe świadectwa nam opowiedzieli. Naprawdę. Aż sami się wzruszyliśmy. Tak. Okazało się, że pusta ścieżka i był tylko jedyny człowiek tam, do którego właśnie poszliśmy. Ja miałam wszystko z wątpliwości, ta też. I pan prezes poszło do tego, że ten ser. Podchodzimy, prawda, przedstawiliśmy się, oczywiście nie, nie z tymi środkami, bo okej, nie ma sprawy, rozmawiamy. I bardzo przyjemny pan, mówił, właśnie miał problemy z prawem w Kanadzie, nie może teraz wrócić do Kanady. Tutaj ma dziewczynę w medyce, jest zielonym środkowcem. Spotkałyśmy się z takim przypadkiem, że pani, a dobrze, tylko porozmawiamy. I kiedy wyciągnęłyśmy Pismo Święte, to od razu było, a nie, to nie mam czasu. Eucharystię, ale też niezwykłą, dlatego że gościmy w naszej modlitewnej wspólnocie księdza profesora Franciszka Żonsę. Zapowiadałem, że przybędzie, który to przed laty, to już 28 lat temu, naszą wspólnotę przeniósł z Krakowa do Przemyśla, zainspirował, rozwinął, prowadził przez 10 lat, a później i mnie jakoś wprowadził w to wszystko i to było 18 lat temu. Nasze spotkanie nie ma charakteru jakiegoś przypadkowego czy służbowego tylko, ale przyjacielskie. Dla mnie ta wielka radość, jak wspomniał ksiądz Jan, że to co początki były przed laty, sianie, tak przepięknie się rozwija dzięki wspaniałemu charyzmatowi księdza Jana, i współbraci kapłanów, którzy wspierają go, kleryków, właśnie was, animatorów także i wszystkich, którzy chcą się włączyć. A na pewno też ten wielki wkład jest w modlitwie cierpienia wszystkich osób starszych. I dlatego, droga młodzieży, wasz zryw, wasza deklaracja, że żmudnie, mimo wielu zajęć na pewno i szkolnych, i waszych osobistych, ale decydujecie się na to studium. I animatorzy chcą angażować się, żeby pomóc innym. To jest najsłuszniejsza sprawa. Żeby umieć uczyć się stale, czerpać z właściwych źródeł. Czym jest to Słowo Boże? Czym jest nauka katechizmu, Kościoła? To nie będzie nużącego. Bo dzisiaj tak wielu ludzi widzi z boku, co się dzieje, ale przytępieni, nie są w stanie, żeby zdecydowanie opowiedzieć się za prawdą, zdobyć się na tę odwagę. Potrzeba fundamentu na Bożym Słowie, Bożej Prawdzie, nade wszystko na tym czerpaniu więzi z Bogiem, na modlitwie, tej, której się uczycie w waszym studium. Bo to jest istota przede wszystkim. Poznanie Boga, ale doświadczenie tej miłości Pana Boga. Umiejętność rozmowy z Bogiem, trwanie przy Panu Bogu. Thank you.
zasadnym biegu, ale często nie znasz kierunku. Pędzisz od rana do wieczora, by zdążyć zrobić 1000 różnych rzeczy, które mają wypełnić twoje życie. Nie zwracasz uwagi, czy to wieczór, czy poranek, jeśli słońce nie wschodzi nigdy w twoim dniu. Gonisz czas, ale nadal go nie starcza. Biegniesz tak, jakby w ogóle cię czas nie obchodził. Jakbyś zawsze mógł zrobić jutro to dobro, którego nie zrobiłeś dzisiaj. Obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. A teraz będziemy pozostali ludzi kurwacy.